Jeśli czujesz, że twój partner albo partnerka zaczyna coś kręcić na boku, to bardzo łatwo zacząć działać emocjonalnie i wszystko zepsuć już do końca. Natomiast na tym nagraniu powiem ci, jak można to rozwiązać zupełnie inaczej. Na początku warto rozróżnić, jak poważna jest to sytuacja. Czy twój partner wdał się w zaledwie niewinny flirt, czy może jest wręcz zauroczony w jakiejś innej osobie. Najlepszym wskaźnikiem, który pokaże ci, jak poważny jest to problem, jest to, jak obecnie wygląda twoja relacja. Czy zauważyłeś, że ostatnio twój partner mocno się od siebie odsunął? Tylko trochę się odsunął? A może nic się nie zmieniło i cały czas jest ciepły i czuły? Jak wspominałem w filmie, czy można kochać dwie osoby naraz, relacje damsko-męskie są jednotorowe, to znaczy, że jeśli nadal widzisz spore zainteresowanie swojego partnera w stosunku do ciebie, to najprawdopodobniej nic więcej się nie dzieje na boku. Im większy dystans pojawił się ostatnio, tym bardziej poważna jest to sprawa i tym szybciej musisz reagować. Jeśli sytuacja nie jest jeszcze zbyt poważna i na razie po prostu widzisz jakieś zagrożenie ze strony jakiegoś kolegi czy koleżanki, z którym twój partner się spotyka, to najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed ewentualną zdradą jest jak najlepsze zadbanie o twój związek. Czyli zadbanie o naprawę równowagi uczuć, jeśli czujesz, że ostatnio była mocno zachwiana na twoją niekorzyść, wyeliminowanie wszelkich negatywności ze swojego zachowania, na przykład skończenie z okazywaniem zazdrości i pretensjami. Warto także zadbać o wzmocnienie przyjacielskiej więzi między wami. Im bardziej się zbliżysz do swojego partnera, tym mniejsza szansa, że on będzie się angażował w jakąś inną relację. Kiedy ciągle widzisz wysokie zaangażowanie u twojego partnera w waszą relację, najlepsze rezultaty przynoszą bardzo pozytywne komunikaty z twojej strony. Możesz mówić o tym, czego się boisz i co cię niepokoi, ale zamiast zakazów czy kontroli podkreślaj, że ufasz swojemu partnerowi i nie masz zamiaru go sprawdzać. W praktyce, jeśli do zdrady dojdzie w momencie, kiedy w twoim związku jest względnie dobrze, to znaczy, że druga strona ma najprawdopodobniej wysokie skłonności do zdrady, więc lepiej na dłuższą metę i tak nie budować z nikim takim w związku. Jednak sprawa wygląda inaczej, kiedy sytuacja jest bardzo poważna, partner mocno się od siebie odsunął i widzisz, że w każdej chwili może dojść do zdrady. Wtedy wyeliminowanie błędów związanych z pretensjami, zazdrością i to ogólne dążenie do naprawienia równowagi uczuć między wami nadal jest podstawą, ale na dłuższą metę może być niewystarczające, jeśli zagrożenie jest bardzo realne. W końcu nie możesz zaakceptować tego, że twój partner ewidentnie zaczął z kimś romansować. Przez sam fakt, że nic z tym nie zrobisz po tym, jak się dowiedziałeś, stracisz na atrakcyjności. Jednak zakazy, przekonywanie i próby kontroli nadal nie są dobrym rozwiązaniem. Jeśli twój partner sam nie będzie chciał się upilnować, to ty nie będziesz w stanie tego zrobić. Równie fatalnym rozwiązaniem jest postawienie ultimatum. Albo urwiesz tą relację na boku, albo z nami koniec. Co nadal daje bardzo dużą kontrolę twojemu partnerowi i komunikuje nic innego jak: wybierz mnie, cały czas jestem na wyciągnięcie ręki. A poza tym to nie eliminuje przyczyny problemu. Między wami nadal jest kiepsko i nie zrobiłeś nic, co sprawiłoby, żeby twój partner sam chciałby wybrać ciebie. Najlepszym sposobem na wyeliminowanie konkurencji w takiej sytuacji jest postawienie twojego partnera przed faktem dokonanym. Widzę, że spotykasz się z kimś innym. Rozumiem, nie mam żalu, mogę się zakochać, ale wybacz, dla mnie taka sytuacja to zimny prysznic na moje uczucia. Nie jestem w stanie tego zaakceptować, no i niestety musimy się rozstać. Zerwanie relacji to najmocniejszy bodziec, jaki możesz zafundować swojemu partnerowi, który sprawi, że natychmiast staniesz się ogromnym wyzwaniem. Dopiero kiedy twój partner poczuje, że traci kontrolę i już nie ma cię na wyciągnięcie ręki, znowu będzie mógł coś do ciebie poczuć. Oczywiście wiem, że tutaj może budzić się wątpliwość. A co jeśli to nic nie da? Czy przez to tylko nie popchnę go w czyjeś ręce? Oczywiście musisz się liczyć z tym, że to może nie wyjść, jednak ryzyko jest dużo mniejsze niż ci się wydaje, bo rozstanie jest tak potężnym emocjonalnym bodźcem, że jeśli twój partner w ogóle na to nie zareaguje, to znaczy, że nic innego też nie pomoże. Oczywiście to, co dzisiaj przedstawiłem, to tylko zarys całej strategii, którą powinieneś poznać, żeby naprawdę uratować swój związek w takiej krytycznej sytuacji. Natomiast jeśli ta sytuacja dotyczy ciebie i chcesz poprawić swój związek, to koniecznie zapoznaj się z moim kursem Jak budować i naprawiać związek, który znajdziesz na kursy.jakzdobywać.pl. A o tym, co zrobić, żeby zniszczyć konkurencję, kiedy nie jesteś w związku, czyli na przykład chcesz wrócić do swojego ex, albo dopiero zaczynasz się spotykać z jakąś nową osobą, powiem już za 2 tygodnie w zupełnie nowym nagraniu. Więc jeśli chcesz dostać powiadomienie, to zachęcam do subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia. Robert Marchel.